Chyba wszyscy się zgodzimy, że Mr. Blue Eyes jest jedną z najbardziej tajemniczych, o ile w ogóle nie najbardziej tajemniczą postacią w całym Cyberpunku 2077. Od czasu premiery gry gracze starali się rozwiązać zagadkę, kim tak naprawdę jest ta osoba, porównując ją do wielu postaci i tworów, ale jedna z teorii wydaje się być wyjątkowo trafna. Czy może być tak, że Mr. Blue Eyes to tak naprawdę multiwersalna wersja Gauntera Odima z Wiedźmina III? No, będziecie zaskoczeni, ile szczegółów łączy tych dwóch bohaterów. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Na starcie zaznaczam, że w tym filmie przedstawiam jedynie teorie, nie są to żadne potwierdzone informacje, no i ostrzegam Was przed jakimiś spoilerami z podstawowej fabuły i trochę też z dodatku. A teraz przejdźmy już do odcinka. Zapewne każdy z Was przynajmniej raz w życiu przeszedł Wiedźmina razem z dodatkami. To już w pierwszej misji w karczmie poznajemy niejakiego Gauntera Odima, którego wesoła gawieć ochrzciła mianem Szklanego Człowieka, czy też inaczej Pana Lusterko. W pierwszym momencie wydaje się on faktycznie zwyczajnym chłopem, który nasłuchał się ballad Jaskra. Jednak podejrzenia na temat jego zwyczajności zaczynają się, gdy od razu rozpoznaje Yennefer, natychmiast wie, że rozmawia z Geraltem z Rivii i odmawia odpowiedzi, skąd go właściwie zna, a na koniec znika z karczmy i na całą grę słuch po nim ginie. Po raz kolejny Odima możemy spotkać osobiście podczas dodatku Serca z Kamienia. Tu dowiadujemy się, kim tak naprawdę jest, no, to znaczy nie dowiadujemy się konkretnie, kim jest, ale poznajemy jego moce i zasady, na jakich opiera się współpraca z nim. Otóż jego klienci, jeśli można ich tak nazwać, proszą go o przysługę, podpisując jednocześnie z nim cyrograf. Nieszczęśnicy są tak zaślepieni wizją spełnienia swoich życzeń, że nie zauważają małych kruczków w umowie i do tego bardzo często źle formułują owe życzenia, przez co bardzo często współpraca z Odimem kończy się dla nich tragicznie. Właśnie w taki sposób serce Olgierda von Everett zmieniło się w kamień. On tylko chciał odzyskać swoją ukochaną Iris. Poprosił Gauntera o nieśmiertelność, w zamian za co Gaunter miał otrzymać jego duszę. Szlachcic był tak zdesperowany w osiągnięciu swojego celu, że taki układ wydał mu się po prostu rozsądny. Niestety, jak sam mówił, owa nieśmiertelność, o którą prosił, wcale nie wyglądała tak, jak sobie tego wyobrażał. Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić, a ty musisz się borykać ze skutkami. Pan Lusterko spełnił więc życzenie Olgierda, jednak koszt, jaki w zamian poniósł von Everett, był kosmicznie wysoki. Jego serce zmieniło się w kamień, stracił Iris, stracił chęci do życia, nic go nie cieszyło i niczego się nie bał. Jak sam powiedział, bycie nieśmiertelnym wcale nie oznacza, że żyjesz pełnią życia, a wręcz przeciwnie, gdy niczego się nie boisz, nic nie wzbudza w tobie emocji, nic nie jest w stanie zapewnić ci wrażeń, bo nie odczuwasz zagrożenia. W przypadku Odima mamy więc do czynienia z demonem, który zawiera z ludźmi pakty, oferując spełnienie ich życia w zamian za coś, co są w stanie zaoferować. Coś na wzór Rumpelstiltskina ze Shreka Forever. Dodatkowo na koniec dodatku Odin wypowiada takie słowa. Nic nie znaczysz, myślisz, że mnie pokonałeś, ale jesteś w błędzie. Mnie nie można zabić, jeszcze powrócę. Na YouTubie można znaleźć wiele filmików pokazujących niby zwyczajne sceny z gry, gdzie w tle możemy zauważyć postacie bardzo podobne właśnie do Gauntera Odima. Wprawdzie zawsze są zakamuflowane w inne stroje, ale twarz zgadza się jeden do jednego. Czy faktycznie jest to celowy zabieg Redów, aby pokazać, że pan Lusterko obserwował Geralta przez cały ten czas, czy jest to zwyczajny recykling modeli postaci? No cóż, gdyby była to ta druga opcja, to byłby to bardzo niefortunny dobór akurat modelu tak ważnej postaci. No dobra, dobra, ale co do tego wszystkiego ma Mr. Blue Eyes z Cyberpunka? Po raz pierwszy mamy okazję zobaczyć go podczas wykonywania questa dla Peralezów. Jefferson startował w wyborach na Mera Night City, w międzyczasie wypłynęły dziwne informacje na temat jego przeciwnika Weltona Holta, śmiercinnego polityka, dlatego razem ze swoją małżonką Elizabeth wynajęli firmę ochroniarską SSI, która miała zapewnić im bezpieczeństwo. Jak się jednak okazało, SSI szpiegowało Jeffersona i jego żonę, zrobili sobie w ich domu własne centrum dowodzenia, łączyli się stamtąd z antenami, w całość byli też zamieszani maelstromowcy, którzy bronili ciężarówki po dojechaniu do bazy w Northside, skąd odlatywała też AV-ka Traumy. Dodatkowo SSI manipulowało wspomnieniami i osobowościami Peralezów, co potwierdza teorię proroka Garego, wygłaszającego kontrowersyjne przemówienia przy sklepie Misty. Mówił on o ludziach nie z tego świata z niebieskimi oczami,
którzy manipulują politykami. Na tajnym spotkaniu, o którym opowiedział V, o którym wiedział dzięki rzekomemu przekaźnikowi w swojej głowie odbierającemu falę kosmitów, również pojawili się maelstromowcy, robili jakieś interesy z elegancko ubranymi ludźmi, mówili w jakimś dziwnym języku o Lilith, kręgach piekielnych i w ogóle jest to mega ciekawa historia. Gdy już dowiemy się o manipulowaniu umysłami paralezów, będziemy musieli spotkać się z Jeffersonem. Jeśli podczas spotkania się rozejrzymy, to zobaczymy szpiegującego nas Mr. Blue Eyesa. Bardzo podobny przypadek miał miejsce podczas jednego z endingów dodatku Phantom Liberty. Wtedy również mogliśmy zauważyć obserwującego nas Mr. Blue Eyesa i to nawet dwukrotnie. I co to wszystko ma wspólnego z Odinem, zapytacie? Po pierwsze, Blue Eyes obserwuje nasze akcje, podobnie jak Odin w Wiedźminie. Po drugie, w mieszkaniu paralezów był ten ukryty pokój, o którym wcześniej wspominałem, przez który szpiegowali Jeffa i Elizabeth. A dzięki czemu było to możliwe? Dzięki ekranom, które działały jak weneckie lustra. Czyli takie lustra, które z jednej strony działają po prostu jak lustro, odbijając obraz, a osobom z drugiej strony umożliwiają obserwacje jak przez normalną szybę. Rozumicie, weneckie lustro i pan lusterko. Kolejną sprawą jest to, że zarówno Perales, jak i Songbird czegoś potrzebowali. Somi potrzebowała biletu na księżyc, a Jefferson potrzebował wygranej w wyborach i Mr. Blue Eyes im to zapewnił. Być może analogicznie do przypadku Guntera Odima, oni również podpisali pakt z Mr. Blue Eyesem, który spełnił ich życzenia. W zamian za swoje usługi chciał od Songbird tajników rządu i informacji o Blackwallu, a Jefferson został jego marionetką do przyjęcia kontroli nad miastem, gdyż tu znowu wkracza kolejny wątek, tym razem Sandry Dorset pracującej dla Night Corpu, która to firma, jak się okazuje, stosowała na swoich pracownikach techniki manipulacji umysłami i testów sztucznej inteligencji przejmującej kontrolę nad umysłem konkretnego celu. Może być też w ogóle tak, że sam Mr. Blue Eyes jest swego rodzaju marionetką, bo jego świecące na niebiesko oczy świadczyłyby, że jest jakimś proxy, podobnie jak lalka przekazująca nam wiadomości od Hanako. Ale przecież nawet sam V zwrócił się z prośbą do Mr. Blue Eyesa w jednym z zakończeń podstawki Cyberpunka, a raczej to Mr. Blue Eyes zwrócił się do V, bo wiedział, że potrzebuje pomocy i jest w stanie zrobić wszystko, by osiągnąć swój cel. Być może V również podpisał jakąś umowę, cyrograf z Mr. Blue Eyesem, który prosił o uratowanie życia, podobnie jak Geralt w Sercach z kamienia, w zamian za wykonanie dla niego misji w Crystal Palace. Swoją drogą, sam Crystal Palace to w polskim tłumaczeniu byłoby kryształowy pałac, co poniekąd przywodzi na myśl dom luster, szklany dom z endingu wiedźmińskiego dodatku. I podobnie jak Geralt był przyparty do muru i jedyną szansą na uratowanie swojego życia było wejście w układ z tajemniczym mężczyzną, który zaoferował swoją pomoc, w zamian za małą przysługę. W przypadku Serc Kamienia wiemy, jak dla Geralta mogła skończyć się ta współpraca i jak wymagająca okazała się owa mała przysługa. Kto wie, jak mogło to potoczyć się w przypadku V. Niestety ending Cyberpunka urywa się w momencie lotu najemnika do Crystal Palace, więc tu jedynie możemy sobie dopowiadać ciąg dalszy. Geraltowi finalnie udało się uratować swoje życie i uwolnić się od Odima po wykonaniu zadania. Być może V również przeżyje, zostanie wyleczony i uwolni się od Mr. Blue Eyesa po wykonaniu zadania. Z wyglądu obie postacie być może podobne nie są, zaś wygląd pana lusterko w tej demonicznej formie dość dobrze zgadza się z opisem Garego Proroka. Jego twarz przypomina jaszczura, oczy również, a przecież Gary mówił o reptilianach szpiegujących ludzi. Odin mówił, że jeszcze wróci, być może właśnie po ponad 800 latach wciąż istnieje i wraz z rozwojem technologii w jakimś mega zaawansowanym multiversum dostał się do świata cyberpunka i używa Mr. Blue Eyesa jako swojej marionetki do zawierania z ludźmi paktów dla swoich korzyści. A podsumowując tę pokręconą, ale mimo wszystko całkiem sensowną teorię, mamy tak: szpiegowanie naszej postaci w tle, zawieranie umów z klientami, spełniając ich życzenia za wielkim kosztem, weneckie lustra w domu paralezów, tajemnicza tożsamość obu mężczyzn i Crystal Palace i dom luster. Można by pewnie dostrzec wiele podobieństw i można by się rozwodzić na ten temat w nieskończoność, ale oficjalnej odpowiedzi nigdy nie dostaniemy. Najprawdopodobniej oczywiście są to dwie zupełnie inne postacie, które mimo wszystko jakoś tam inspirowały między sobą Redów. Wiele cech Redzi z pewnością pożyczyli sobie z ich postaci Odima i nie ma się co dziwić, bo pan lusterko jest jedną z najlepszych postaci w całej wiedźmińskiej trylogii. A co wy sądzicie na temat tej teorii? Czy w przyszłości chcielibyście zobaczyć więcej podobnych rozważań, na przykład na temat Morgana Blackhanda? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. A na ten moment byłoby to wszystko. Jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji, bo chciałbym na początku roku wbić może i nawet te 5000 subskrypcji. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!